Ja maluję wyłącznie dla zabawy i maluję wyłącznie dla siebie. Kontakt z publicznością jest mi naprawdę niepotrzebny. Gdyby nie to, że na siłę jestem niejednokrotnie wyciągany, ażeby zrobić wystawę, czy obligowany przez znajomych, czy też wreszcie ktoś robi tą wystawę za mnie, to ja prawdopodobnie nie zrobiłbym ani jednej wystawy w życiu, gdyż zupełnie dobrze mi się funkcjonuje przy kawie, malowaniu obrazu, słuchaniu muzyki. Jeśli jeszcze ktoś chce zapłacić za ten obraz, co namalowałem, to właściwie nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Kontakt z publicznością w najmniejszym stopniu. Raczej go unikam. Nie chodzę na wernisaże, nie czytam tej księgi, w której są rozmaite uwagi. Unikam czytania tej księgi, w której są uwagi i raczej krępuję mnie kontakt z publicznością. Jak widać na załączonym obrazku, jestem osobą ponurą. Wobec tego lubię się wypowiadać w nastrojach raczej ponurych, melancholijnych. Lubię także taką muzykę. Właściwie większość mojej ogromnej płytoteki składa się z muzyki, która ma wydźwięk no, sentymentalny albo melancholijny. I taką, ja nawet symfonię potrafię rozdzielać w ten sposób, że wyrzucam vivace, a zostawiam largo czy lento, prawda? I to jest, po prostu to lubię, a tamto lubię cokolwiek mniej. Jeśli idzie o ulubione tematy, to mam kilka takich ulubionych tematów. Swego czasu było to morze. Obecnie bardzo często maluję ukrzyżowanie czy krzyż, z tym, że nie jest to ukrzyżowanie w zrozumieniu chrześcijańskim, gdyż powiedzmy treść odkupienia, co się wiąże chrześcijanom z krzyżem, jest mi całkowicie obca. I ja raczej maluję ukrzyżowanie, dlatego że jest to dla mnie bardzo silny temat, którego powiedzmy oddziaływania nie potrafię do końca sprecyzować słowa. Twarz ludzka. No, ja bardzo często maluję głowę. W ogóle, jeżeli nie mam pomysłu, to zaczynam zawsze od głowy, bo głowa jest jakby podstawowym dla mnie. Nawet wtedy, kiedy malowałem pejzaże, obłoki, to głowa była zawsze dla mnie jakimś podstawowym tematem. Postać ludzka, drzewo, krajobraz z jakimiś górami. No, to były rzeczy, które wielokrotnie malowałem i najprawdopodobniej, o ile wrócę kiedyś do malarstwa, w którym jest przestrzeń, bo w tej chwili tą przestrzeń wyrugowałem z obrazów, to być może, że wrócę także do tych swoich dawniejszych tematów. Po prostu przestrzeń wyrugowałem, dlatego że mi się to znudziło po około 15 latach robienia tak zwanych pejzaży metafizycznych, też arte fantastica, czy jeszcze jakby to nazwać. I człowiek nie może w kółko powtarzać jednego i tego samego. Ja nie wystawiałem w Polsce od 11 lat, dlatego PT publiczność jest cokolwiek zaskoczona, że w tej chwili zmieniłem to, co robię, ale ja zmieniałem się powoli w ciągu tych 11 lat i w zasadzie przeszedłem od pejzażu, który określa się najogólniej jako pejzaż metafizyczny, w kierunku studium głowy, twarzy, postaci ludzkiej na neutralnym tle, w którym forma jest bardziej istotna chyba od wyrażania jakichś określonych nastrojów.